Dzisiaj tytułem wstępu przeczytamy sobie dwa wyrazy. Ostatnio czytałem jeden, a tym jednym, który czytałem, był wyraz ojcze, pater, ojcze. A dzisiaj będziemy czytać następny wyraz, a to jest nasz. Ojcze, nasz. I dzisiaj będziemy mówić na temat tego słowa nasz. Być może pamiętacie, że rozpoczynając ten cykl na temat tej modlitwy, powiedziałem, że się go do niego kościoły, wierzący ludzie różnie ustosunkowują. Jedni uważają, że jest to tekst modlitwy, a więc, że jest to tekst, którym się mamy modlić. I tak, dobrze jest, jeśli się tą modlitwą modlimy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie i tak dalej. Chodziłoby tylko o to, żeby to nie była taka litania bez serca, bez emocji. Od paciorek zmawiany z marszu. Chodziłoby o to, żeby uświadamiać sobie, do kogo się poprzez tę modlitwę zwracamy, że zwracamy się do Wszechmogącego Boga, a kiedy się do Niego zwracamy, to należy się Mu i szacunek, i wdzięczność, i pokora, i otwarcie się. A więc chciałbym, abyśmy, jeśli tę modlitwę zmawiamy, zmawiali z całą gorliwością, z zaangażowaniem naszego serca, żeby się nie stała paciorkiem. Ale powiedziałem także, że ta modlitwa zawiera niektóre albo wiele prawd biblijnych. Nie zauważamy ich, jeśli czytamy to tak, powiedzmy sobie, z góry na dół, albo mówimy z góry na dół. Zauważamy je dopiero wtedy, kiedy słowo po słowie analizujemy z modlitwą. I już mówiliśmy na temat słowa Ojcze. Nie skończyłem tego tematu, no bo to wydaje mi się tak zrozumiałe. No cóż tu mówić na temat Boga, który jest miłością? Przecież to wszyscy doskonale wiemy. Cóż mówić na temat Ojca, który jest wszechmogący? No to przecież to są tak oczywiste prawdy, że gdybym nawet o nich mówił, to bym się tylko któryś raz z rzędu powtarzał. Cóż mówić na temat Boga, który jest wszystko widzący, wszystko słyszący? To są tak oczywiste prawdy, że trzeba by było zastosować to, co prowadzący powiedział. No przecież my to wszystko już wiemy. A zatem nie będę wchodził już w dalsze atrybuty Ojca, Boga, ale proszę zwróćcie uwagę na rzecz zdumiewającą, na słowo nasz. Na słowo nasz. Ojcze nasz. Gdy czytamy poprzednie fragmenty dotyczące modlitwy, to posłuchajcie, czego Pan Jezus nauczał na temat modlitwy, mówiąc: ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec swój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Pomyślcie, tu Pan Jezus gani faryzeuszy i sadyceuszy, że oni się modlą na pokaz. Stojąc na ulicach, na placach, o czym mówiłem, a więc modlą się na pokaz, żeby ich ludzie podziwiali. I Jezus mówi, oni już odbierają zapłatę swoją. A dalej idąc mówi, ale ty. A więc mówi w liczbie jakiej? Pojedynczej. Nie mówi wy, ale wy, gdy się modlicie, ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej. A tu nagle w modlitwie mówi Ojcze nasz. A więc nie używa liczby pojedynczej, Ojcze mój, gdy się modlisz, mów, tylko Ojcze nasz. Czy kiedykolwiek się zastanawialiście nad tą różnicą? Każe nam pojedynczo wejść do komory, nie z kimś tam, ale
ty wejdź do komory, ale módl się tak, jakby was było więcej. A módl się Ojcze nasz. Jak myślicie, czy to ma jakieś znaczenie, czy to nie ma żadnego znaczenia? Wszystko, co jest w Biblii napisane, ma jakiś sens i ma jakąś głębię duchową. Ja przyznam się szczerze, że dokładnie nie wiem, dlaczego temu, kto się samotnie modli w komorze, Pan Jezus nakazuje, aby się nie modlił Ojcze mój, tylko nasz. A więc jakby liczba mnoga, tak jakby było tam więcej osób. Nie rozumiem dokładnie, dlaczego tak jest, ale mogę przypuszczać, dlaczego tak jest. Myślę, że po pierwsze jest tak dlatego, abyśmy nigdy nie dopuścili myśli, żeby nas diabeł nie okradł z myśli, nie dopuścili myśli, że jesteśmy sami, osamotnieni, sami. Wiecie, że jeden z największych proroków Starego Testamentu kiedyś myślał, że jest sam. W pierwszej Księdze Królewskiej, w 19 rozdziale, spotykamy tego proroka i wiadomo nam, jak się on nazywał. Nazywał się Eliasz. I oto tenże Eliasz w rozdziale 19, wierszu 10, uskarża się przed Bogiem. W jaki sposób się uskarża? Pozostałem tylko ja sam. Tak myślał. Takie myśli go atakowały. Że nikt tego nie przeżywa, co przeżywa on. Że on jest jeden i jedyny, który przeżywa te problemy, bo ten 19 rozdział opisuje jego problemy. Groziła mu Jezabel, że go zabije. A więc, że wyciągnie konsekwencje za to, że się rozprawił z prorokami Baala i z prorokami Aszery. Groziła mu. I jemu się w tym doświadczeniu wydawało, że jest osamotniony. Nie wiem, może i wy przeżywaliście albo przeżywacie takie stany, że kiedy przechodzimy przez dolinę cienia, trudności i problemów, wydaje nam się, że jesteśmy osamotnieni, że nikt tego nie przeżywał, co my przeżywamy, nikt tego nie doświadczał, co my doświadczamy, nikt nam nie współczuje, nikt nas nie rozumie. Użalamy się wtedy nad samymi sobą, jak Eliasz. Panie, proroków Twoich pomordowano, ołtarze poburzono i zostałem ja tylko sam. Tymczasem popatrzcie, co Bóg mówi do tego człowieka, który tak myślał. W wierszu 18 Bóg mówi, zachowałem w Izraelu jako resztkę 7000. Tych, którzy nie skłonili swoich kolan przed Baalem. Jakże się mylił Eliasz, choć był prorokiem? 7000 było takich mężczyzn i kobiet, które nie porzuciły wiary w Boga. A zatem być może mówimy nie mój, żebyśmy się do tego słowa nie przyzwyczaili, że jesteśmy sami. Żeby ono nie sprawiało wrażenia, że jesteśmy sami, ale nasz. To znaczy, że oprócz mnie, który jestem w tej komorze i modlę się, są jeszcze inni. To dodaje otuchy. To na pewno dodaje otuchy. Są inni, którzy być może przeżywają to samo, co przeżywam ja. A skoro tak, to jest lżej na duszy, jest lżej na sercu. I być może dlatego Pan Jezus mówi, kiedy się modlisz w komorze, choć jesteś sam tam, na sam z Bogiem, sam na sam, liczba pojedyncza, mów Ojcze nasz, czyli liczba mnoga. Ojcze mój, Ojcze jeszcze nawet mi nieznanych osób, a więc Ojcze nasz. I to może być pierwszy powód, dla którego Jezus powiedział, że mamy się modlić w liczbie, zwracając się do Boga w liczbie mnogiej. A może chodzi o to, abyśmy w naszej zarozumiałości i pyszałkowatości nie przywłaszczali sobie
jako jedyni prawa do Boga. Żeby się nikt nie ośmielił powiedzieć, tylko ja mam rację, a więc to jest mój ojciec, ty nie masz racji, ty jesteś w błędzie, a ty... i tak dalej, a więc żebyśmy sobie nie przywłaszczali Boga jako jedynego, jedynie mojego, żebyśmy się nie uważali także jako Kościół za jedynozbawczy. Za jedynozbawczy, tak niektóre kościoły traktują. My jesteśmy tylko jedynozbawczymi, tylko u nas jest prawda, tylko my jesteśmy prawdziwi, a wszyscy inni, no, gdzieś tam daleko za nami. Chodzi o to, żebyśmy nie popadali w zarozumiałość i pychę. Pycha jest zawsze początkiem upadku. A więc żebyśmy w pokorze traktowali Boga jako tego, który jest naszym Bogiem, ale jest też Bogiem innych. Żebyśmy nie mówili, że jedynie my, a niestety te różne sekciarskie grupy, trendy tak właśnie sprawy stawiają. No, ja nie chcę tu nikomu niczego wytykać, ale przecież do niedawna, kiedy jeszcze byłem w Warszawie i nie tylko, przyjeżdżali ludzie z północy i naśmiewali się z nas. Ach, wy zielonosiątkowcy, zatrzymaliście się na językach, stanęliście i nie możecie ruszyć z miejsca. My poszliśmy do przodu. My poszliśmy dalej. No i tak poszli dalej, że wylądowali w kościele rzymskokatolickim. No więc to jest początek upadku. Pycha jest początkiem upadku. Dziękujmy Bogu za to, cośmy posiedli. Dziękujmy Bogu za to, cośmy przeżyli. Ale nie traktujmy Boga jako Boga, który jest jedynie naszym Bogiem. Bo być może jest tych 7 tysięcy, oczywiście w cudzysłowie mówię, takich, do których się Bóg przyznaje, a o których my nawet nie wiemy. O których my nawet nie wiemy. Więc tu chodzi o pokorne serce. O uświadamianie sobie, że ten Bóg, który jest naszym Bogiem, jest także i Bogiem czyimś tam, kogoś tam. I to jest może powód, dla którego Jezus nie uczy, módl się tylko mój Boże, niczy inny. Nie, nie, tylko mój, ale każe nam modlić się Ojcze nasz, mój, Twój, nasz. A kiedy mówimy Ojcze nasz, a nie mój, to nie wiem jak wam, ale mnie ten zwrot Ojcze nasz automatycznie, kieruje moją uwagę na wspólnotę, na społeczność, na eklezję, czyli na Kościół, Ojcze nasz, a więc chodzi o jakąś większą grupę, chodzi o jakąś większą społeczność, a więc nasz Ojcze. Jeśli jestem sam, nie mogę powiedzieć nasz Ojcze, to znaczy nie mogę w ten sposób myśleć, ale jeśli nas już jest 2, 3, to już możemy mówić nasz Ojcze, a więc kiedy mówię nasz Ojcze, to natychmiast myślę o większej grupie. Myślę o wspólnocie, o społeczności albo eklezji, czyli o Kościele. No i warto by było temu tematowi poświęcić kilka chwil. Warto by było, bo przypomnę wam umiłowanie, że nawet w tak doskonałym miejscu, jakim był ogród Eden. Wyobrażacie sobie, jak wspaniałe było to miejsce? Nawet w tak doskonałym miejscu, jakim był ogród Eden, sam Bóg powiedział. Sam Bóg powiedział. Zrozummy to. Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Oczywiście miał tu na myśli małżeństwo. Ale małżeństwo to też społeczność.
Jeśli więc jakikolwiek człowiek uważa, że poradzi sobie sam bez społeczności, jest zwiedzionym człowiekiem. Jest zwiedzionym. Oczywiście nie przyjmie tego do wiadomości, ale to jest zwiedzenie, demoniczne zwiedzenie. Bo źle jest być człowiekowi samemu. A Pan Jezus dodał do tego w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale od 19 do 20 wiersza, co następuje. Gdzie dwóch albo trzech zebranych będzie w imieniu moim, będę z nimi. A więc znowu tu jest wskazanie na wspólnotę, na społeczność, na eklezję. Źle jest być człowiekowi samemu, ale gdzie dwóch albo trzech, będę pośród nich. I Biblia, a także życie w rozmaity sposób przekonują nas o niebezpieczeństwach z braku wspólnoty. Ale ukazuje nam także i Biblia, i życie błogosławieństwa wynikające ze wspólnoty. Dałby Bóg, żeby lud Boży to zrozumiał, żeby wyciągnął z tego odpowiednie wnioski, że wspólnota jest gwarantem błogosławieństwa, jakiego będziemy za chwilę mówić, a brak wspólnoty jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem. Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem. Przyjrzyjmy się może najpierw Biblii. Przyjrzyjmy się może niektórym przykładom Biblii. W Starym Testamencie na stronie 292 jest przepiękna księga. Księga Rut, tak się nazywa. I dobrze by było, gdybyście, kochani, tę księgę sobie studiowali, a przynajmniej w związku z tematem dzisiejszym pierwszy rozdział. I o czym w tym pierwszym rozdziale od 1 do 10 wiersza możemy czytać, czego się możemy dowiadywać. Przede wszystkim dowiadujemy się, że w czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. Za dużo było bractwa do rządzenia. I każdy pewnie chciał ciągnąć w swoją stronę. Ja nie pamiętam, który z naszych wieszczy, chyba Krasicki, napisał taką fraszkę o karecie. Kto jest lepszy z polskiego, bo ja już zapominam pewne rzeczy, to może to potwierdzić. Kareta, jadąc ciągniona przez koni, zapadła po osie w błocie. No i wtedy zabrali się za jej wyciąganie. Kto? Żuraw, który ciągnął, czy bocian, który ciągnął tą karetę do góry, zając, który ciągnął tę karetę w bok, żaba, która ciągnęła tę karetę w dół. No i co? A kareta jak stała, tak stała. Dlaczego? No bo każdy z tych stworzeń ciągnęło tę karetę w swoją stronę. I tak, jeśli jest wielu rządzących, to takie są tego skutki. Sędziowie, nie sędzia, sędziowie rządzili i oto doprowadzili do nieszczęścia. Dlatego uważamy, mówimy, że w zborze, jeśli są dwa autorytety, to jest ciele dwugłowe, a takiego nie ma. Jeden autorytet, nim jest pastor, a wszyscy inni muszą mu się podporządkować. Hello? A wszyscy inni muszą ulegać jego autorytetowi. Ja też przez wiele lat
piastując różne stanowiska, z rozkoszą się podporządkowuję autorytetowi mojego pastora. I wcale mi to nie uwłacza, że choć jest młodszy, może ma mniej doświadczenia, ale wiem, że z tego wynika Boże błogosławieństwo. A zbór powiedział, zgadzamy się, amen. No bo widzicie, do jakiej tragedii doszło, kiedy sędziowie rządzili. Każdy pewnie miał wizję prowadzenia Izraela, no i doprowadzili do tego, że nastał głód. A przeciwieństwem tego jest inna bajka, to chyba Julian Tuwim ją napisał. Zasadził raz dziad rzepę. A kiedy rzepa dorosła, dziad chwycił rzepę i ciągnie, no, poloniści, i wyciągnąć nie może. Przywołał więc dziad kogo? Babcię. Babcia za dziadka, dziadek za rzepę, ciągnął i wyciągnąć nie mogą. I zawołali wnuczka i też nie wyciągnęli, i potem kruczka i też nie wyciągnęli. Już nie pamiętam, kogo tam ostatniego, ale chyba żabkę zawołali. Ach, jednomyślnie pociągnęli, rzepę wyciągnęli. Widzicie, do czego prowadzi jedność? No więc to pierwsze zdanie już jest wiele mówiące. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. I wtedy, kiedy nastąpił kryzys, jakżeż to jest podobne do wielu wierzących. Gdy nastąpił kryzys w zborze, zielone żabki poprzeskakiwały na drugą stronę. A to tam, a to tam, a to tam. I oto nagle ci jacyś ludzie, zaraz się nieco o nich dowiemy. Wtedy wyszedł z Betlejemu Judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. Tak, jak w zborze jest dobrze, a nie jest to tak, że zawsze w najlepszym zborze jest dobrze. Znacie taki zbór? Powiem tak, jeśli ktoś uważa, że w zborze, albo jeśli ktoś oczekuje, że w zborze będzie stale tylko dobrze, to proponuję, idźcie na cmentarz. Tam jest stale dobrze. Tam nie ma problemu. Zgadza się? No ale nie śpieszcie się, jeszcze chcecie być trochę, ja też chcę być jeszcze trochę. No w każdym razie zbory przeżywają różne okresy. Wzloty i upadki, wzloty i niziny, niziny i wzloty. Gdybyśmy nie my, nie byłoby problemu. Kiedyś ktoś zapytał pastora, bracie, jak ci się powodzi? Oj, bardzo dobrze. Ale gdyby nie ci ludzie, to my jako ludzie stwarzamy problemy. No i tutaj też nastał kryzys. Choć Betlejem to jest, słowo Betlejem oznacza dom chleba. I w tym domu chleba w pewnym momencie zabrakło chleba. No ale to, że nastąpił problem, że zabrakło chleba, nie powinno było być motywacją, by uciekać z tego Betlejem. Czy przyznajecie mi rację? Nie powinno to. Nie, to jest tchórzostwo. Tak się nie robi. To jest nieuczciwe. Być tylko wtedy, kiedy jest dobrze, a kiedy jest źle, albo powiedzmy przeżywa się trudniejszy okres, ucieka się tam, gdzie jest lepiej. To jest tchórzostwo. To jest brak rozsądku. Co więc powinni byli zrobić? Padać na kolana, wołać do Boga, Boże, przywróć nam chleb, daj nam chleb, rozwiąż nasz problem. A tymczasem oni po linii najłatwiejszego, po najprostszej linii zabrali manatki do szmatki i już ich nie było. Poszli na pola moabskie. Ale tego rodzaju postępowanie nigdy nie pozostaje bez konsekwencji. Taka nieodpowiedzialna postawa pociąga za sobą skutki.
Bo oto, gdy poszli tam na pola moabskie, a więc gdzieś tam na pola moabskie poszli. Kto poszedł? Elimelech, jego żona Noemi i dwaj synowie, Machlon i Kilion. A więc poszli i przyszli na pola moabskie i przebywali tam. I ni stąd, ni zowąd nagle umiera Elimelech. To jest w moim przekonaniu konsekwencja nieodpowiedzialnej decyzji. Nie zwalajmy wszystkiego na diabła. Nie mówmy diabeł, diabeł i diabeł i diabeł. To był jego błąd. On jako głowa rodziny ponosił odpowiedzialność za siebie, swoją żonę i swoich synów. Podjął niewłaściwą decyzję. I spotkały go za to konsekwencje. Ojcowie, na nas spoczywa odpowiedzialność. Elimelech umarł i wedle prawa starotestamentowego odpowiedzialność za rodzinę spoczęła na najstarszym synu. A więc na kim? Na Machlonie. Bóg oczekiwał teraz czegoś od Machlona, że skoro ojca nie ma, on podejmie jakąś decyzję. A jedynie słuszną decyzją był powrót do Betlejem. Prawda? Ale on się nie śpieszył. I dowiadujemy się, że umarł jako drugi. W związku z tym, zgodnie z prawem, odpowiedzialność spadła na drugiego syna, na Kiliona. Ale on też się nie śpieszył. Czy to przypadek, że ojciec umiera, jeden syn umiera, drugi syn umiera? I to tak, jeden po drugim? Nie, nie. To są skutki odpowiedzialności za niewłaściwie podjętą decyzję. Ale na szczęście tam była jeszcze Noemi. I ta słaba kobieta podjęła decyzję, której mężczyźni nie byli w stanie podjąć. Postanowiła wrócić. Prawda? Postanowiła wrócić. Co prawda, my mężczyźni nie bardzo lubimy słuchać kobiet, bo to nasza męska duma jest urażona, ale przypominam, że swego czasu usługując, przypomniałem powiedzenie Boga do Abrahama. Abrahamie, posłuchaj, co mówi twoja żona Sara. No więc skoro oni się nie zdobyli na to, żeby podjąć decyzję i wrócić, wówczas Noemi wraca. Ale proszę zwróćcie uwagę, w jakim stanie ducha ona wraca. Dzięki Bogu za to, że wraca. Dobrze, że wraca. Ale popatrzcie, co ona sama o sobie mówi, że wraca z gorzkością. Wiersz 21 powiada, bogata wyszłam. A teraz nie nazywajcie mnie Noemi, wiersz 20, nazywajcie mnie Mara, gdyż Wszechmogący napoi mnie wielką goryczą. Wychodziła, jak sama mówi, bogata, a teraz wraca z gorzkością, z goryczą w sercu. Taki los spotyka ludzi, którzy wychodzą ze społeczności, szukają czegoś tam na polach moabskich. Dzięki Bogu, że wróciła. Potem stała się babką Dawida. Ale wydaje mi się, że niepotrzebnie to wszystko przeżyła. Stratę męża, straty synów. Nie ona była temu winna. Ale my mówimy o tym, co się dzieje z ludźmi, którzy opuszczają społeczność. Ona opuściła społeczność braci i sióstr, ludu Bożego, społeczność betlejemską, Efraimitów, wybranego narodu. Poszli sobie na pola moabskie. Nigdy się na taki krok nie decydujcie, bo jeszcze dobrze nie wyjdziecie za Betlejem, już czyha wróg. Inne miejsca. Do Nowego Testamentu przejdźmy. Inne miejsca znane nam doskonale, bo przecież Nowy Testament wszyscy znamy doskonale. Ewangelia Łukasza, rozdział 10. Ewangelia Łukasza, rozdział 10. I znowu tutaj mamy zdumiewające wydarzenie.
Oto czytamy, że od wiersza 29 tak zwaną przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Ale czym się ta przypowieść zaczyna? Zaczyna się ta przypowieść tym, że z Jerozolimu, z miasta pokoju, bo Jeruzalem było miastem pokoju, bo przecież tam urzędował Dawid, tam stała świątynia, a więc Jeruzalem było miastem szczególnym i pozostaje miastem szczególnym w oczach Boga. Tam też w swoim czasie przyjdzie Chrystus po raz wtóry. A więc było Jeruzalem niezwykłym miejscem. I oto w pewnym momencie pewien człowiek, który mieszkał w Jeruzalem, w mieście pokoju, w Bożym mieście, pewien człowiek postanowił wyjść i pójść dokąd? Do Jerycha. A do Jerycha z Jerozolimy schodzi się w dół, w dół, w dół. Jerycho leży na najniższym, jak się to nazywa po polsku, podpowiedzcie mi, bo mi wyleciało z głowy, depresji, w największej depresji świata. Nie pamiętam, ile to metrów poniżej morza, Morza Śródziemnego. I ten człowiek zdecydował się z Jerozolimy, z miasta świętego, przez Boga ochranianego, zejść do Jerycha. Miasta zresztą przeklętego przez Jozuego. Jozue przeklął to miasto, Jerycho. I to miasto było przeklęte, dopóki za najbardziej odstępczego króla Achaba nie zostało odbudowane. A więc tak czy owak można powiedzieć, że przekleństwo wisiało, było nad tym miastem. I oto jakiś człowiek, będący w Jerozolimie, zdecydował się pójść do Jerycha. I co, szczęśliwie dotarł do Jerycha? Nie, nie, szczęśliwie nie dotarł, bo kiedy zstępował, napadli go zbójcy, obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Diabeł tylko czyha na to, żeby ktoś wyszedł z duchowego Jeruzalemu, ze społeczności, ze wspólnoty, a on już ma tam odpowiedni sposób, aby dopaść tego człowieka. Kto może dłuższą, może potrafi pewne rzeczy sobie przemyśleć, pomyślcie o ludziach, którzy kiedyś byli aktywni w zborach, byli w społeczności, może nawet śpiewali, może nawet usługiwali, ale w pewnym momencie zwrócili swoje oczy do Jerycha. Pomyślcie, jakimi oni dzisiaj są. Kaleki duchowe, trupy, nie martwe cieleśnie, ale duchowo. Godne pożałowania, karykatury. A co najgorsze, to, że oni teraz uważają, jeszcze niektórzy uważają, że oni niczego nie potrzebują. Że no co, czego? Nikogo nie zabiłem, nikogo nie zamordowałem. No ale ten przypadek pokazuje nam na tragizm opuszczania społeczności. A przypomnę z tej samej Ewangelii, rozdział 15. W rozdziale 15, kochani, znamy wszyscy przypadek domu, w którym był ojciec i dwóch synów. Dopóki ten syn, młodszy syn, przebywał w domu, czuł się bezpieczny. Niczego nie potrzebował. Miał zapewnione poczucie bezpieczeństwa. W domu, przy ojcu, przy bracie, przy sługach i służebnicach swojego ojca. Ale jednego dnia przyszła mu myśl: ojcze, daj mi dział, który się mnie należy, a ja sobie pójdę i ułożę życie po swojemu. Ojciec się na to zgodził, dał mu dział, jego dziedziczność. Popatrzcie teraz, jakim wychodzi ze społeczności, a z rodziny, bo zbór, społeczność to rodzina. Jakim w stanie wychodzi z rodziny, a popatrzcie teraz, w jakim stanie wraca do tej rodziny. Dobrze, że wrócił, ale w jakim stanie, jak żebrak, sponiewierany, zraniony. Jak pastuch wśród świń. Oto do czego doprowadza.
nieszczęsna myśl opuszczenia społeczności. Dlatego Jezus mówi, kiedy się modlicie, mówcie Ojcze nasz, bo to nas nakierowuje na społeczność. A jeśli jeszcze głębiej myślimy, to zaczynamy doceniać społeczność. Zaczynamy doceniać braci i sióstr, z którymi siadamy w jednej ławce. No, chciałoby się więcej, ale czas mi nie pozwala. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad depresją Jana Chrzciciela? Przecież był w jego życiu taki moment, iż on wskazał na niego i na Jezusa i powiedział: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. On widział, jak Duch Święty stąpił na Jezusa. Ale potem coś się stało. Został odizolowany od uczniów, osadzony w więzieniu Heroda. Czy pamiętacie, kiedy był samotny, odizolowany, nie z własnej woli, z przymusu? Posyła swoich uczniów do Pana Jezusa i pyta. O tym jest mowa w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale. Czy to Ty jesteś tym, który miał przyjść? Czy innego czekać mamy? Skąd ta wątpliwość? Przecież miał naoczne dowody. Przecież był świadkiem tego, co się wydarzyło. Głos z nieba słyszał, to jest Syn mój umiłowany. A teraz nagle, czy to Ty jesteś? Zwątpienie go ogarnęło w samotności. Nie z własnej winy się tam znalazł, ale nie mniejsza o to, my mówimy o społeczności. A więc brak społeczności doprowadził go do, no powiedzmy, do zwątpienia i depresji. Nieszczęsny jest człowiek, który unika, nie ceni społeczności. Ja mówię ciągle, jeśli byście mi ucięli mały, czy nawet duży palec, czy połowę ręki, to reszta ciała jakoś sobie z tym mankamentem, z tą utratą poradzi. Prawda? Iluż to ludzi nie ma nóg, nie ma rąk, ilu ludzi nie ma oczu czy uszu, a jednak żyją, funkcjonują. Ale ta odcięta ręka, ona sobie już, jeśli nie zostanie przyszyta, nie poradzi. Uschnie ucho. Tak, ta odizolowana, odłączona część od ciała nie w żaden sposób żyć już nie będzie. I mówię wam, Kościół, społeczność, bez tej osoby, która odchodzi, jakoś sobie poradzi. Na jej miejsce Bóg przyda kogoś, ale ta osoba sama sobie nie poradzi. Nie poradzi, wyschnie. No a życie, bo powiedziałem, że i Biblia, no to są tylko wyrywki, żeby udowodnić, że Biblia o tym mówi. Ale powiedziałem, że Biblia i życie nam podpowiadają, jak ważna jest wspólnota. No już tu kiedyś stosunkowo niedawno mówiłem, że zasada polowania, czy sposób polowania drapieżników, wilków, lwów, jastrzębi i innych jest następujący. Oni się nie rzucają na stado bawołów, bo by to stado bawołów ich zdeptało i nie pozostałby ślad po nich. Co więc robią? Taki lew. Oglądajcie przyrodnicze filmy, jeśli macie możliwość, i zobaczycie, jak one atakują, polują. Biegną za stadem tak długo, dopóki nie zauważą, że jakiś tam osobnik się oddzielił od stada. I wtedy stado leci w jedną stronę, a stado wilków okrąża tego jednego osobnika i śmierć mu jest pisana. Nie stanie. Gdyby był w stadzie, byłby żył. Ale ponieważ się odłączył, no niestety musiał zginąć. I to grozi każdemu, kto się nie modli i nie ceni Ojcze nasz. Nasz Ojcze. Ojcze społeczności naszej, w której jestem, w której chcę być i którą sobie cenię.
Możecie się ze mną zgodzić? Jeśli tak, powiedzcie amen. Niech mam świadomość, że się ze mną zgadzacie. I dlatego też w obawie przed tymi drapieżnymi zwierzętami z reguły dzikie zwierzęta żyją stadnie. Bawoły i inne żyją w wielkich stadach. Właśnie po to, żeby czuć się bezpiecznie. Dlaczego zdarzają się przypadki unikania wspólnoty? Co jest przyczyną, że niektórzy ludzie, mimo iż czytają Biblię, unikają wspólnoty? Mnie to bardzo mierzi, denerwuje. Naprawdę mnie to denerwuje. Nie lubię rozmawiać z takimi ludźmi. Kiedy go pytam, do jakiej społeczności należysz, on mi mówi, ja jestem niezależny, ponaddenominacyjny, albo robi się mądry i używa angielskiego słowa independent, niezależny. No, czasem tracę nerwy, ale jeszcze nikogo nie pobiłem, choć trzeba by było potrząsnąć takim, żeby mu ta independentność z głowy wyszła. No, zdarza się i jest z takich ludzi mnóstwo. Wałęsają się po tych bożych łąkach z kwiatka na kwiatek przelatując, pobędą tu, lecą tam, są tam, lecą tam. Albo jeszcze inaczej, no kochani, to się kiedyś nie zdarzało. Dobrze, że ja już nie mam za długo życia. Bo ja pewnych procesów, które się dzieją, nie mogę zrozumieć. To się kiedyś nie zdarzało, żeby osoba wyłączona z jakiegoś zboru za niemoralne życie w drugim zborze była przyjmowana z honorami. To się nie zdarzało. A zapytacie, a zdarza się? O, zdarza się. Zdarza się. Zdarza się, że komuś nie pozwolą, no mnie się to zdarzyło, jako prezbiterowi okręgowemu, dwom osobom nie pozwoliłem, by zajmowali urząd pastora, bo byli rozwiedzeni. Iż drugi raz żonaci. Choć Biblia mówi, że pastor ma być mężem jednej żony, no oni nie byli, bo się rozwiedli, z następną się jakąś tam osobą ożenili. No i w końcu przyszli, że chcą być pastorami. Ja powiedziałem, nie, ja tego nie mogę zrobić. Nie biorę odpowiedzialności na siebie, tylko dlatego, że wy chcecie. Ale za miesiąc już się dowiaduję, że ich tam przyjęli, albo tam. I oni śmieją się ze mną, bracie, my już jesteśmy ordynowani na biskupów. Tak to się kiedyś nie zdarzało. Bracie Tomaszu, prawda, że tak się kiedyś nie, to się kiedyś nie zdarzało. Bracia się schodzili z różnych zborów, no powiedzmy z Wisły przyjeżdżali, z Cieszyna przyjeżdżali, z Ustronia przyjeżdżali i ten temat był, że tak powiem, dyskutowany. I jeśli informacja wyszła, że ta osoba została w zborze tu albo tam wyłączona, w żadnym zborze już ją nie przyjęto. Jakiś szacunek do tych, którzy wyłączali. A tak, jeśli się taką osobę przyjmuje, to tak jakby przyjmujący dawał do zrozumienia, wy nic nie wiecie, ja wiem najlepiej, dlatego ja ją będę przyjmował. No to nie jest braterstwo. To jest braterstwo? Dziękuję za takie braterstwo. To nie jest braterstwo. To nie jest szacunek. Tak być nie może. No tak naprawdę być nie może. No w każdym razie, dlaczego zdarzają się przypadki unikania wspólnoty? No, może być to atak wilka, a więc diabła. Popatrzcie w Ewangelii Jana w rozdziale 10, wierszu 12, Pan Jezus mówi tak. W rozdziale 10, wierszu 12, Pan Jezus mówi tak. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza. Więc kto rozprasza? Wilk rozprasza. To może być perfidny atak diabła na taką osobę.
A kiedy zaatakuje, to pokazuje tę społeczność w najgorszym świetle. Ta osoba nagle widzi same błędy w zborze. A brak miłości, a to, a za głośno śpiewają, a za cicho śpiewają, a nikt mi nie pomógł nigdy. Ja tutaj też takich przyjmowałem. Mówię wam, że czasem chciało mi się otworzyć drzwi i powiedzieć, fora ze dwora. Bo jak tak możesz oczerniać zbór? Jak tak? No mi się to zdarzyło, ale nie tu w Bielsku, że pewną panią wyrzuciłem, bo mi przyszła i zaczęła prorokować przeciwko zborowi. Jeszcze szybciej wychodziła niż weszła. Ale potem je przeprosiła. Tak nie można. To jest diabelska taktyka. Rzuca bielmo na oczy i pokazuje, ty popatrz to, brak miłości, brak współczucia, brak litości. I taki człowiek oddala się od zboru, od społeczności. Nie wiem, jak mu się może modlić Ojcze Nasz. Nie wiem, jak mu to przez usta przejdzie. Ale, a więc działanie wilka. Jakie jeszcze mogą być powody? Powodem może być także pycha, zarozumiałość. Nie poprosiłem wyświetlającego, aby to wyświetlił, ale ja mam nadzieję, że na kole każdy z was jechał. Ja muszę wam powiedzieć, że kiedyś się tu przeprowadziłem na Śląsk i ktoś mi mówi, ja na kole przyjechałem. Myślę, co to jest na kole? Jak to na kole można przyjechać? Dopiero potem się dowiedziałem, że tu chodzi o rower. No a rower ma przynajmniej dwa koła. Może mieć więcej, ale chodzi o dwa. I każdy z was widział koło, prawda? Koło roweru. W środku, w centralnym miejscu tego koła jest piasta, tak się to chyba nazywa, od której odchodzą szprychy. I zauważcie, że jeśli od tej piasty szprychy odchodzą, to one najpierw są blisko siebie, a potem się coraz bardziej od siebie oddalają. I ktoś to przyrównał do naszej społeczności z Bogiem. Jeżeli jesteśmy blisko Boga, w społeczności z Nim, to jesteśmy jednocześnie blisko siebie. Ale jeśli się oddalamy od Boga, oddalamy się od siebie. I wtedy mówimy, a po co mi zbór? Nie widzimy takiej potrzeby. A więc oddalanie się od Boga jest jednoznaczne z oddalaniem się od siebie. Kończąc, chciałbym przypomnieć wam pewien przykład, który już tutaj kiedyś, o którym już tu kiedyś mówiłem, ale ci, którzy mnie słuchają, internetowcy pewnie go nie słyszeli. Pewien hodowca hodował kaczki. Mieszkał przy rzece, dużej, szerokiej rzece i hodował kaczki. Ale miał problem, ponieważ te kaczki ciągle mu się mieszały. Białe się mieszały z szarymi, szare z czarnymi. Jeden wielki galimatias. I postanowił zrobić porządek. Co więc zrobił? W dno rzeki powbijał obok siebie palichy. Zrobił takie przegrody, koszary, blisko, blisko, blisko. Tak, żeby te kaczki nie mogły wychodzić. I do tej przegrody dał białe, do tej przegrody dał szare, a do tej przegrody dał czarne. I stał na brzegu i zacierał ręce. No, to jest właśnie to. Teraz już nie będziecie się mieszać. Będziecie oddzielnie szare, białe i czarne. Położył się któregoś dnia spać, zerwała się burza. Taka ulewa. I on rano wstaje. Oczom nie wierzy. Bo co? Bo kaczki pływają razem. Co się stało? Woda się podniosła, przelała się przez te paliki odgradzające kaczki od kaczek i kaczki sobie spokojnie pływały. I to tak jest i z naszym duchowym życiem. Jeśli nasze duchowe życie zmniejsza się,
odgradzamy się, oddzielamy się, nie chcemy mieć wspólnoty z sobą, ale jeśli nasz stan duchowy się podnosi, brata i siostry oczekujemy z otwartymi ramionami, z uśmiechniętą twarzą i z radością. Amen. Podniesienie stanu duchowego każdym z nas przyczynia się do tego, że się łączy, że się zbliżamy do siebie. Kiedy budujemy nasze imperium, naszego ja, no to oczywiście wtedy się od siebie oddzielamy. Niech nam Bóg dopomoże, abyśmy rozumieli. To nie skończyłem tematu, być może do niego wrócę. Pewnie trzeba będzie do niego wrócić i dokończyć, ale myślę, że to, co powiedziałem, wystarczy, abyśmy sobie przez tydzień przemyśleli.